Cześć. W poprzednich filmach odnośnie kocika zjadającego pizzę zaprogramowaliśmy już kota przesuwającego się po dole ekranu, zjadającego pizzę w sposób animowany, poruszającego się na boki w sposób animowany. No, pozostała nam ostatnia część założeń, czyli animacja tańczącego kota, który cieszy się, gdy zjadł już określoną liczbę pizz. Animację już mniej więcej potrafimy robić, ale właśnie kiedy ta animacja ma się uruchomić? Ma się uruchomić wtedy, kiedy kocik nazbiera określoną liczbę pizz. Załóżmy, że po zjedzeniu trzech pizz kocik się cieszy, że zjadł trzy. No, może też na chwilę pójść spać po tym tańcu radości. Ale to za chwilę. Najpierw musimy zacząć zliczanie zjadanych pizz. Podobnie jak w przypadku stanów kota, muszę w części klasowej, nie w części metody, nie w metodzie akt, tylko w części głównej klasy, muszę dopisać jeszcze int zjedzone pizze równa się 0. Czyli na początku zakładamy, że kocik ma zjedzone 0 pizz, tworzymy zmienną zjedzone pizze, typu int, typu liczba całkowita. No i tak, za każdym razem, kiedy kocik zje pizzę, a to już mamy tu oprogramowane, tak, czyli po wykonaniu animacji jedzenia pizzy, zwiększamy zjedzone pizzę plus plus. Tak? Operacja plus plus zwiększa zawartość tej zmiennej o 1. Na razie zwiększamy zjedzone pizze. Nigdzie nie reagujemy na zjedzoną odpowiednią ilość. No i proszę bardzo, możemy sobie na początku, na końcu, obojętnie, powiedzmy, że na końcu, tylko trzeba znaleźć dobre miejsce. Tak, tu jest koniec i starting. Tak, koniec zjadania pizzy. No to tutaj możemy sprawdzić, tak? Jeżeli liczba zjedzonych większa od 3 na przykład, czyli 4, 5 i tak dalej, no to wtedy to zatańcz. Czyli if zjedzone pizzę, tak? Większe od 3, no to co robimy wtedy? Wtedy robimy kilka rzeczy, czyli nawias klamrowy i wtedy tak. Po pierwsze, zerujemy zjedzone pizze. Zakładamy, że kocik zatańczy i przez to się zmęczy i znowu będzie głodny, czyli zjedzone pizze równa się 0. I teraz taniec. No, taniec zrobimy bardzo podobnie jak jedzenie, dlatego skopiuję sobie tą część. Będzie tutaj... Oj, za dużo skasowałem. O, wcięcia troszkę nie takie duże. To estetyka oczywiście, ale... Tak, i zaglądam do obrazków. Mamy Cat Dance i Cat Dance 2, czyli cat dance i cat dance 2. Ok, będzie tańczył. Spróbujemy. Run, musimy zjeść, troszkę może przyspieszę mój świat, zjeść 2, 3, no 3 pizze, 4 pizze. No i właśnie, kot się zaciął. Coś jest nie tak. No właśnie, wyskoczył błąd. Cat Dance 2 źle zapisałem, tak? Jeżeli pojawia się błąd wykonania programu, to zawsze trzeba czytać, co tu się dzieje. Pojawia się informacja, nie może znaleźć pliku Cat Dance 2 PNG. No faktycznie, bo tu jest pewna nieregularność, jest CatDance kreska 2,
nie tak jak w poprzednich przypadkach, zlepiony numerek. No, jak widać, nazewnictwo tych plików nie jest jednolite, dałoby się lepiej, ale nie będę już zmieniał nazw plików, tylko poprawię tutaj CatDance2. No i może zrobimy, żeby już po jednej pizzy tańczył na razie, znaczy po dwóch, bo większe, albo większe lub równe 1, tak? Czyli po jednej pizzy, żeby już tańczył dla testów, dla sprawdzenia. Nie będę go przyspieszał teraz. Leci moja pizza. Potem zwiększę na ilość. Zjadł i tańczy. Ta-da-da! Zatańczył. Ok, czyli tańczenie działa, tylko działa po zjedzeniu każdej pizzy. A ja bym chciał, żeby jednak po większej ilości. No i właśnie, teraz tutaj wpisuję za każdym razem, ile ich jest. Czyli na przykład po trzech pizzach ma tańczyć. Ale to mało, że tańczyć. Ja bym chciał, żeby kocik jeszcze potem troszeczkę sobie na przykład pospał. Czyli. A właśnie, a może zrobimy inaczej. Może zrobimy, żeby nie spał po każdej pizzy. Tak, o, teraz w tej chwili działa to w ten sposób, że kocik czeka. No, pizza, spadaj. O, leci pizza. Teraz mamy już zmienione na 3, większe lub równe 3, czyli po trzech pizzach będzie się cieszył. Tak. Tańczy, cieszy się, super, macha łapkami. No i teraz założenie może zmienię troszeczkę w ten sposób, żeby po trzech pizzach tańczył, ale na przykład po 10 pizzach, żeby poszedł spać na dłużej. No, w tym momencie muszę przemodyfikować mój program, bo nie może po zjedzeniu trzech, no, zrobić znowu zero. Ponieważ musimy jeszcze zliczać zjedzone pizze w ogólności. Czyli tak, jeżeli zjedzone pizze większe od 3, lub zapisujemy, o właśnie, równe 3, tak? Czyli jeżeli są równe 3, lub są równe 6, lub są równe 9, tak? Znak lub zapisujemy dwoma pionowymi kreseczkami. Tak, o. Jeżeli. Jeżeli są te trzy przypadki, to będzie kod. Tańczył. No, trochę tu opis teraz nie pasuje. Jeżeli liczba zjedzonych to 3, 6 lub 9, to zatańcz. OK. I tu nie zerujemy tego. Natomiast dołożymy kolejny warunek. Jeżeli liczba zjedzonych to 10, to idź spać na chwilę. Tak, czyli mój kocik skopiujemy. Jeżeli zjedzone pizze równa się 10, tu już jest tylko jeden przypadek. No i tu będziemy zerować. Zjedzone pizze równa się 0. I teraz zamiast dance ma być spanie, czyli cat sleep 1, 2, 3, 4. Tak, tutaj jest regularność. Sleep 1, cat sleep 2. I 3 i 4. Tak będzie działać. Mam nadzieję, że nigdzie się nie pomyliłem w nazwach plików.
I sprawdzamy. O, troszkę to potrwa, więc przyspieszę jednak ten świat trochę. Tak, pierwsza pizza, druga, trzecia. Tańczy. Oj, tańczy jak szalony. No właśnie, tu mamy problem. Błąd jednak logiczny w naszym programie. Tak, ponieważ tym razem nie zeruję moich zjadanych pizz. W związku z tym moja pizza jednak ciągle staje się trójką i ciągle wpada w animację. Czyli trzeba będzie jednak to przebudować i zjedzone pizzę zerować, tak jak było poprzednio. Tak, no. Jak widać, nie przygotowałem konkretnego scenariusza, ale dzięki temu można się zastanowić nad tym, jak modyfikować program, który nie spełnia założeń. Czyli jeżeli zjedzone pizze równa się 3, to zerujemy. Natomiast musimy jeszcze zrobić jakieś zjedzone pizze. Tak, zjedzone pizze 2. Tak, i zjedzone pizze 2 będziemy też zwiększać. Czyli tu, gdzie zjedzone pizze zwiększamy, tak, tutaj zjedzone pizze 2. I zjedzone pizze obsługują taniec, a zjedzone pizze 2 obsługują spanie. Tak, czyli spanie po 10, a taniec po 3 i za każdym razem będziemy to zerowali po wykonanej animacji. Tak jest. Może jest na to lepsza metoda, nie mówię, ale w tej chwili coś takiego. Leci pierwsza pizza, druga, trzecia, tańczy, pierwsza, druga, trzecia, tańczy, pierwsza, druga, trzecia, tańczy i ostatnia. I kot sobie śpi i obudził się. No, czas był trochę przyspieszony, więc nie wyglądało to zbyt rewelacyjnie, ale żeby szybko sprawdzić, czy działa tak jak trzeba, jest to w sam raz. Tak, teraz możemy na wolniejszych obrotach, już na spokojnie. Pierwsza pizza zjadł, druga pizza zjadł, trzecia tańczy, bo trzecia jest od razu, tak jest, trzecia pizza zjadł, tańczy. Tańczy, tańczy, parabole tańczą. O, tańczy Kiciuś i wyjadł wszystkie pizze i świat, wylosuj jakąś pizzę, bo kot głodny. O, lecą kolejne pizze. Trochę te losowanie jest takie nieregularne, niestety. To wynika z tego, że losowanie w komputerze no nie jest idealne. Komputer nie nadaje się do losowania, przynajmniej w ten sposób. Ta losowość będzie tutaj marna. Pizze lecą grupami, potem nie lecą. No niestety, to są liczby pseudolosowe. O, i kocik śpi, chrapie, za chwilę się obudzi. No, myślę, że to by było na tyle, jeżeli chodzi o kocika zajadającego pizzę, animację. Można oczywiście tę grę teraz we własnym zakresie już rozwijać, dodawać jakieś ciekawsze możliwości. Z mojej strony to tyle. Dziękuję i do zobaczenia, do usłyszenia.